Jako, że już czas, abyśmy rozpoczęli wystąpienia, będziemy chcieli rozpocząć właśnie od perspektywy historycznej. Pierwszy temat, który zostanie przedstawiony, brzmi: czy musiało dojść do reformacji? O historii słów kilka. Zostanie on przedstawiony przez proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie, przez księdza doktora teologii Romana Prackiego. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesienią 1517 roku Marcin Luther ogłosił skromny tekst składający się z 95 tez. W zasadzie były to krótkie, jednoznaniowe sentencje. Całość dotyczyła w ogólności relacji wiernych z Kościołem, a w szczególności możliwości pozyskania zupełnego odpustu. Niespodziewanie taki prosty tekst odbił się szerokim echem i był dyskutowany w Niemczech, jak i poza granicami cesarstwa, także w Krakowie, gdzie nawet po czasie zakazano jego rozpowszechniania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nieznany wcześniej augustianin, wykładowca Uniwersytetu w Wittenberdze, to uniwersytet wtedy i miasto zupełnie, no jakby to powiedzieć, nie metropolia, miał stać się kontynuatorem wystąpień, Luther miał się stać kontynuatorem wystąpień Husa, Savonaroli. I kolejnym krokiem na drodze do odnowy religijnego życia, bo trzeba te dwie rzeczy połączyć ze sobą, stał się wydany przez Lutra w roku 1534 przekład Pisma Świętego na język niemiecki, co z kolei z wprowadzeniem do nabożeństwa języka narodowego oraz komunii pod dwiema postaciami doprowadziło do upodmiotowienia wiernych. Nabożeństwo stało się zrozumiałe. W związku z tym, że w centrum postawiono Pismo Święte, no, trzeba było rozpocząć także związaną z tym edukację czytania, pisania, a wydana Biblia Lutra stała się swego rodzaju elementarzem do nauki czytania. Podobny schemat reformacji, odnowy Kościoła dział się dokładnie tak samo w Polsce i w innych krajach. To właśnie zwolennicy Lutra, zwolennicy Kalwina byli tymi, którzy dokonywali jako pierwsi przekładów Pisma Świętego na języki narodowe z greckiego i z hebrajskiego oryginału. Tym samym w wyniku tego procesu, to już nie kapłan i składana przez niego ofiara przebłagalna stała się centrum chrześcijańskiego kultu, ale wierni zgromadzeni wokół Ewangelii. W ten sposób można by powiedzieć, że przywracano pierwotną strukturę Kościoła. W Nowym Testamencie eklezja, Kościół to zgromadzenie. Słowo Kościół jest dość nieszczęśliwe, bo to taka mała warownia, budowla obronna z wieżą, z fosą, ze zwodzonym mostem, tam się ciska kamienie, leje smołę. Ona jest mało zapraszająca. Jest bezpieczna, ale buduje się ją przeciwko oblężeniu. Natomiast greckie słowo eklezja, ono pochodzi od źródła ekkaleo. Zbieram, zwołuję stąd. W Biblii polskiej, Biblii Radziwiłłowskiej użyto słowa zbór. Odzbieram, gromadzę, co jest dosłownym tłumaczeniem greckiego eklezja, stąd też także używana przez wiernych Kościoła ewangelicko-reformowanego nazwa jednota. A więc jednota, zbór, wspólnota wierzących zgromadzona wokół Ewangelii, wokół Pisma Świętego. Tradycyjnym formom liturgii nadano nowe teologiczne znaczenie, przywracając w celebracji ofiary zwiastowanie zbawczego dzieła Boga objawionego w Chrystusie. Reformacja to wydarzenie o charakterze zarówno religijnym, jak i społecznym. Upodmiotowienie człowieka w relacji z Bogiem doprowadziło w krótkim czasie do podobnej zmiany w innych obszarach życia. Ta zmiana doprowadziła także do ograniczenia swobód w Rzeszy Niemieckiej, tam gdzie reformacja się zaczyna, tam gdzie się dzieje, w związku z tym stany ewangelickie, a więc te wspólnoty, te grupy ludzi, lokalne społeczności, księstwa, ale także miasta, zostają ograniczone w prawach. Stąd też szlachta ewangelicka
składa protest na Sejmie w Spirze i od tego momentu ci ewangelicy, zwolennicy Lutra nazywani są protestantami. No ale właśnie nie dlatego, że protestowali, oprotestowali Kościół, tylko protestowali przeciwko swobodzie wyznawanej przez siebie wiary. W wyniku zmian zachodzących dzieją się inne przemiany. Rozwój edukacji, nauki, gospodarki. W niedługim czasie lokalne parafie zaczęły się zmieniać. Sprawnie zarządzane gminy z własnym systemem oświaty, opieki socjalnej, polityką fiskalną. To nie było zadaniem, zamiarem Lutra, ażeby tworzyć nowy kościół, ale jego zamysł zapisany w 95 tezach to jest zachęta, propozycja do podjęcia dysputy nad stanem ówczesnego kościoła i konkretnie w kontekście handlu odpustami, aby podjąć kwestię pokuty, czym ona jest. I tak w tezie pierwszej Luter napisał, że gdy Pan i Mistrz nasz mówi pokutujcie, to chce, ażeby całe życie chrześcijanina było pokutą, w związku z czym nie jest ona już jakimś uczynkiem, nie jest jednorazowym aktem, ale pokuta jest stanem człowieka, stanem, w którym żyje on permanentnie. Jako niedoskonały, grzeszny i po to, aby być zbawionym, potrzebuje łaskawego, miłosiernego Boga. Tego zbawienia nie jest w stanie pozyskać swoimi siłami, no bo wiadomo, jest zbyt słaby i zbyt grzeszny, w związku z czym jedynym wsparciem i nadzieją dla niego jest łaska Boga objawiona w Chrystusie. Tego wszystkiego doświadcza za sprawą wiary, która jest darem Ducha Świętego. W ten sposób całe życie człowieka jest pokutą, no ale nie w takim sensie, że będzie rzeczywiście teraz się jakoś golił albo przywdziewał wór pokutny, albo siedział w popiele, tylko wszystko, czym żyje, co robi, czego się dotyka, jest przestrzenią sakralną, to znaczy tą, w której składa świadectwo, że został usprawiedliwiony łaską Boga i teraz zarówno jego praca, zarówno jego edukacja, życie nie tylko religijne, ale takie, że społeczne, rodzinne jest swego rodzaju wspólnotą, jednotą z Bogiem, kościołem, w którym się znajduje. Konwersja z biernego obserwatora rytuału we współuczestnika, któremu została powierzona współodpowiedzialność, była możliwa, ponieważ zniewolony chrześcijanin został uwolniony od przygniatającej odpowiedzialności za wieczność. Troska o zbawienie człowieka została na powrót oddana suwerennemu Bogu po to, aby człowiek mógł się zatroszczyć o doczesność. Stąd na przykład takie trochę gry słów w języku niemieckim, Beruf, zawód pochodzi od Berufung, powołanie, stały się sakralnym zobowiązaniem do codziennego życia. Można zaryzykować stwierdzenie, że takie odwrócenie biegunów doprowadziło do laicyzacji wielu obszarów działania instytucji kościelnych, a jednocześnie do sakralizacji w obszarze społecznym. Ogłoszenie przez Lutra tez jest początkiem procesu przemian, które pozostały punktem odniesienia dla wielu kościelnych, eklezjalnych tradycji po dzień dzisiejszy. Luter umiera w 1546 roku, nie dokończywszy swojego dzieła. Po roku 1546 w łonie zwolenników Lutra dochodzi do podziału na dwa obozy, takiej ortodoksji luterskiej, luteran bardzo takich rygorystycznych, którzy chcą nadal obrać kurs takiej konfrontacji i oddzielenia się wyraźnego od Kościoła rzymskiego i taka grupa druga ugodowców albo inaczej filipistów, bo zgromadzonych wokół Filipa Melanchtona, którzy chcą dialogu i pojednania. Te dwie grupy teologów ze sobą konkurują, dyskutują, aż w końcu podpisują formułę zgody, taki dokument. Pod koniec XVI wieku on kończy spory wokół luteranizmu i mamy do czynienia z krajami takimi ewangelickimi, luterańskimi, które przyjmują reformację według rytu Marcina Lutra i wprowadzają ją na swoim terenie.
Podstawowe zasady to jedynie Pismo, jedynie Chrystus, jedynie łaska i jedynie wiara. Pismo Święte, które stoi w centrum, Chrystus, który jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem, łaska naprzeciwko uczynków, którymi moglibyśmy sobie zaskarbić miłość Boga, no ale przecież ona jest darmo, z łaski nam objawiona, więc jedynie wiarą możemy doświadczać tego cudu. Pozostają one dobrem wspólnym całego protestantyzmu. Tak zdefiniowane podstawowe zasady nie niwelują obecnego w całym Kościele Zachodnim napięcia pomiędzy podporządkowaniem starym kanonom wiary, a potrzebą poszukiwania ich i weryfikowania. Stąd także dzisiaj wśród luteran mamy nurty i takie bardzo progresywne, liberalne i takie bardzo konserwatywne, zachowawcze. Dziękuję Państwu.